Najpierw cała ulica została pozbawiona zieleni, bo władzom Katowic zamarzyły się automatyczne maszyny parkingowe. Kiedy jedna z restauracji urządziła letni zielony ogródek, okazało się, że po kilku tygodniach musi go zamknąć, a zieleń zlikwidować. Jak to możliwe? Trudno w to uwierzyć, ale miasto zapomniało, że w tym miejscu będzie stawiać wiatę rowerową. Łukasz Kądziołka. Fatalnie. Oczywiście, że dla Was, ale i dla całej okolicy. Taką wiadomość dostał lokal z grecką kuchnią od jednej z klientek. Po niespełna miesiącu miasto poinformowało przedsiębiorcę, że doszło do pomyłki i lokal będzie musiał sobie poradzić bez letniego ogródka. Choć jeszcze w połowie maja opinia miejskiego zarządu ulic i mostów była pozytywna. Zrobiliśmy miejsce, które chcieliśmy, żeby było miłe, dobrze się przyjęło. Klienci, osoby uczyszczające przeżywce są bardzo zadowoleni, no ale niestety dostaliśmy w zeszłym tygodniu informację, że musimy ogródek, że tak powiem, zwinąć. Okazuje się, że powodem jest planowana tu od dawna budowa wiaty rowerowej. Już po kilku dniach od wydania pozwolenia miasto zorientowało się, że coś poszło nie tak. To po prostu błąd ludzki, zwykły błąd ludzki. Jak wyjaśnia miasto, wiaty dla rowerów na ulicy Tylnej Mariackiej miały się pojawić już dużo wcześniej. Prace właśnie ruszyły. Dwie wiaty dla rowerów przy obu zespołach maszyn. Tam łącznie zmieści się 41 śladów, plus w ramach tego etapu jeszcze kilka stojaków rowerowych. Na razie jest skromnie. Ławka, kilka krzeseł i stolików oraz zieleń. To niewiele, ale i tak dużo jak na ulicę przebudowaną za kilkadziesiąt milionów złotych, na której nie przewidziano w ogóle miejsca do spędzania czasu. Chyba że ktoś chciałby znaleźć ochłodę w cieniu maszyn parkingowych. Na ulicy Tylnej Mariackiej trochę tam tego miejsca brakuje. Jednak ciągle ten ruch kołowy dominuje tę przestrzeń, a reszta jest tak upychana. Po prostu po kątach. I choć 3/4 ulicy zajmują parkingi, do których ciężko wjechać, ciężko wyjechać, mało kto z nich korzysta. Co ciekawe, chyba więcej osób korzysta z ogródka lokalu niż z kosztownych maszyn parkingowych. Chodziło nie tylko o miejsce dla klientów, ale o to, żeby każdy mógł sobie tu usiąść. I żeby było miło po prostu tutaj na tej Tylnej Mariackiej. Miasto twierdzi, że po wybudowaniu wiat nadal może być miło. Urzędnicy mają znaleźć dla lokalu jakieś inne miejsce do rozstawienia stolików.